Dzień dobry Państwu, Łukasz Jankowski. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na antenie telewizji Republika. Miło mi Państwa powitać w ten trochę pochmurny, ale w to miłe popołudnie, trochę deszczu, ale przed nami święta, przed nami za chwilę Niedziela Palmowa, a potem już święta Wielkiej Nocy, a poza tym dzisiaj piątek, jak śpiewał kiedyś pewien raper tygodnia, koniec i początek. No właśnie, początek i koniec. Zobaczymy, co się wydarzy w Narodowym Banku Polskim. Donald Tusk chce usunięcia Adama Glapińskiego z fotela prezesa Narodowego Banku Polskiego. I pytanie, tylko i wyłącznie gierka polityczna, znalezienie przestrzeni sporu, znalezienie miejsca, w którym będzie można toczyć bój polityczny, czy jednak jakiś plan, plan, którego zdaniem niektórych końcem, taką stacją docelową jest wprowadzenie w Polsce waluty euro. No, o tym wszystkim będziemy Państwu mówić, ale też o tym, co leży na moim biurku. Ja przeglądam te kartki, a tak to nic innego jak 100 konkretów Donalda Tuska. Będziemy te 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej troszeczkę rozkładać na czynniki pierwsze i liczyć, co się udało, co się nie udało, a z tego, co się udało, z jakim skutkiem. Nasz program dzisiaj zaczynamy od felietonu Edyty Hołdyńskiej o tym, jak właściwie wygląda ten atak, zdaniem wielu, atak na niezależność, atak na prezesa Narodowego Banku Polskiego. Prezes Narodowego Banku Polskiego, podobnie jak szef każdego banku centralnego w krajach członkowskich Unii Europejskiej, jest szczególnie chroniony. Chodzi tu o politykę fiskalną, o bezpieczeństwo i stabilizację właśnie wewnątrz danego kraju członkowskiego. Ale postawienie przed Trybunałem Stanu każdego polityka, ale także urzędnika, wysokiego urzędnika w państwie polskim jest teoretycznie możliwe. I taki wniosek składa Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, rząd Donalda Tuska, który zapowiadał, że wywiezie prezesa NBP z banku centralnego. Czy jest to możliwe i jakie konkretnie są powody wpisane we wniosku? Dzisiaj sprawdzam. I nie trzeba będzie ustawy. Wystarczyłaby dużo mniejsza wątpliwość, żeby gościa wyprowadzić z NBP-u. I ja to zrobię, ja to wam gwarantuję. Jako że nie udało się wyprowadzić prezesa Adama Glapińskiego z budynku, grupa posłów koalicji rządzącej złożyła wniosek o postawienie go przed Trybunałem Stanu. Oficjalne powody? Między innymi skup obligacji Skarbu Państwa. W trakcie pandemii była taka sytuacja, kiedy gospodarka była w bardzo głębokiej recesji. Mieliśmy bardzo duży spadek PKB w drugim kwartale i należało tę gospodarkę ratować. Wówczas NBP zdecydował o skupie aktywów. To była pierwsza tego rodzaju decyzja w przypadku polskiego banku centralnego, a podejmowana wcześniej przez banki centralne innych krajów. Największą przewiną prezesa Glapińskiego jest to, że nie przyspiesza wprowadzenie w euro w Polsce. Obligacje, szczególnie rządowe, są standardową procedurą tak zwanych operacji otwartego rynku, który jest element polityki pieniężnej. Do tego rządzący zarzucają prezesowi NBP upolitycznienie, wypłacanie pracownikom nagród czy obniżenie wartości złotego. Efekt jest taki, że złotówka po tych działaniach umocniła się na przykład względem euro, a inflacja jest poniżej 3 punktów. Jedną z najważniejszych gwarancji niezależności banku centralnego jest ochrona stabilności mandatu jego prezesa, powoływanego na prawnie określoną kadencję. To jest kwestia bezpieczeństwa portfeli Polaków, stabilności złotówki. To jest kwestia inwestorów, którzy po prostu mogą zwyczajnie nie być zainteresowani wejściem na rynek w Polsce w związku z niestabilną sytuacją finansową. Zgodnie z artykułem 14 ust. 2 Statutu Europejskich Banków Centralnych, prezes banku centralnego może zostać zwolniony z urzędu wyłącznie wówczas, gdy nie spełnia już warunków koniecznych do wykonywania swych funkcji lub dopuścił się poważnego uchybienia. Bardzo ważna jest niezależność banku centralnego. Czy tak było za poprzednich rządów PO? Mamy oczywiście tę pieprzoną Radę Polityki Pieniężnej, ale jesteśmy w stanie z nią zagrać. Ale wtedy moim warunkiem, excuse moi, jest dymisja ministra finansów. Dlaczego teraz premierowi tak bardzo zależy na odwołaniu prezesa organu, który powinien być niezależny? Zobowiązaniem Tuska wobec Berlina, Brukseli i Paryża jest wprowadzenie Polski do strefy euro. Ale parlamentarzyści znajdują też inne powody.
Glapiński odpowiada za druk pieniądza. One są tak pospiesznie i niechlujnie drukowane, że one są niezgodne z wzorcem. Tylko czy można powiedzieć, że argumenty są merytorycznie uzasadnione? Polityczne de facto działanie, które ma na celu zaspokojenie jakąś część elektoratów obecnej rządzącej koalicji, będzie miało daleko posunięte skutki. Czy prezesa Banku Centralnego można odwołać z pobudek politycznych? Nie można prezesa jednego banku potraktować inaczej, prezesa innego banku, tegoż samego systemu, w inny sposób. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika. I wracamy na antenę. Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie. Po tym krótkim wprowadzeniu teraz omówmy arkana prawne całej sprawy. Jak to może wyglądać od strony konstytucji, zapisów ustawowych, i poszanowania ustroju w naszym państwie? Gościem pani profesor Anna Łabno, prawniczka zajmująca się prawem konstytucyjnym. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. To jak to jest? Mamy też spór prawny, bo pytanie, jaką właściwie większością można przegłosować wniosek o Trybunał Stanu, ale wydaje się, że to nie jest ostatni krok. Wydaje się, że mamy pewną drogę. Jak, jeżeli Donald Tusk będzie chciał pociągnąć profesora Adama Glapińskiego przed Trybunał Stanu, to jak ta formalna, legalna ścieżka będzie lub powinna wyglądać? Jak będzie, to zobaczymy, prawda? Bo to nie od nas zależy. Natomiast jak powinna wyglądać, wynika w tej chwili przecież z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który został wydany nie tak przecież dawno i wprowadzał pewne zmiany, tylko że te zmiany muszą być zrealizowane w formie ustawy. Musi być zmiana ustawy o Trybunale Stanu i dopiero wtedy można podjąć w zgodzie z ustawą, w zgodzie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i przecież także zasadami Konstytucji, ewentualne postępowanie. Ta zmiana dotyczyła właśnie tego, by zagwarantować to, czego nie było w przepisach ustawy o Trybunale Stanu wydanej przecież bardzo dawno, bo w 1982 roku, a mianowicie nie było gwarancji, realnej gwarancji niezależności prezesa NBP. 82 rok to są przecież inne zupełnie warunki polityczne, ekonomiczne i społeczne w Polsce, a więc ustawa, która z istoty rzeczy nie mogła spełniać warunków przewidzianych dzisiaj konstytucją. Przecież konstytucja nasza obecna daje gwarancje, aczkolwiek ogólne, niezależności prezesa Narodowego Banku Polskiego. I to musi być zrealizowane następnie w ustawie o Trybunale Stanu, tak jak to wynika z wyroku przyjętego przez Trybunał Konstytucyjny kilka tygodni temu. Właśnie po to ta zmiana była dokonana, to znaczy uznanie niekonstytucyjności przepisów, które pozwalałyby na przede wszystkim bezwzględną większość liczoną od połowy składu Sejmu, która byłaby uprawniona do pociągnięcia prezesa do odpowiedzialności konstytucyjnej. A druga kwestia to automatyczne, wynikające z przepisów ustawy, zawieszenie go w wykonywaniu funkcji. Jeśli dwie te kwestie weźmie się pod uwagę, to widać wyraźnie, że gwarancji formalnych dla odpowiedniej niezależności prezesa banku nie ma. A to jest rozwiązanie szkodliwe zarówno ustrojowo, jak też i gospodarczo. A zatem wszystkie działania, jakie teraz mogłyby być podjęte, to oczywiście zmiana ustawy w zgodzie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. I to otworzyłoby drogę do ewentualnych formalnych działań, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Póki tej zmiany ustawy się nie dokona, to działania są w ogóle sprzeczne przecież z konstytucją, bo wyroki Trybunału Konstytucyjnego obowiązują, są ostateczne, niepodważalne. A zatem gdyby nie brać ich pod uwagę, to
odpowiednie przepisy konstytucji dotyczące właśnie tego, co powiedziałam przed chwilą, byłyby naruszone, a to oznacza również, że naruszona jest zasada państwa prawnego, artykuł 2 konstytucji, zasada legalizmu, artykuł 7. No, do tego oczywiście interesy obywateli, wartość ustrojowa, cały szereg okoliczności, ale to dzieje się przecież już od dłuższego czasu, więc trudno tutaj jeszcze o jakiś dalszy komentarz. A co to oznacza dla naszego ustroju? To tylko proszę o bardzo krótką odpowiedź, bo jeżeli prezes Glapiński strafi przed Trybunał Stanu, co to oznacza dla zapisanej w Konstytucji niezależności naszego banku emisyjnego? To znaczy, że on przestaje być niezależny, dlatego że poddany będzie wpływom politycznym, a skoro działamy sprzecznie z podstawowymi normami ustrojowymi, to działamy sprzecznie z własnym interesem, a ten oznacza przecież kryzys konstytucyjny pogłębiony jeszcze, jeśli w ogóle można mówić o jakimś pogłębianiu, no i naturalnie konsekwencje ekonomiczne dla stabilności złotówki, dla dalszej perspektywy rozwojowej państwa, dla bezpieczeństwa państwa. Przecież bezpieczeństwo obejmuje także gospodarkę, nie tylko stan braku agresji i zagrożenia niepodległości państwa. O tym mówiła profesor Anna Łabno, konstytucjonalistka, prawniczka. Dziękuję bardzo za rozmowę, pani profesor. Dziękuję bardzo. Tak jest obraz prawa i na tym fundamencie będziemy dalej się poruszać w kontekście sporu albo ataku premiera na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek o Trybunał Stanu jest. Jak będzie rozpatrywany, w jakiej formie, jak będzie głosowany, to wszystko pokaże przyszłość. Wątpliwości jest wiele i pytanie, czy górą będzie prawo, czy wola polityczna. My jeszcze do tego wrócimy, zresztą do tego politycznego aspektu, bo wydaje się tutaj nie ile ekonomia czy prawo jest istotne, ale istotna jest właśnie wola polityczna. A my teraz zapraszamy państwa na krótki serwis informacyjny Flash Republika Teraz.